Mikaela Borska, witam i zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Ponad 2000 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w Akademii imienia Jakuba Sparendyża w Gorzowie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stosunkowo nowe kierunki jak pielęgniarstwo czy dietetyka. W planach uczelnia ma kierunek lekarski oraz prawo. Nowy kierunek, jaki rozpoczynamy, 20 kierunek, to dietetyka. W oczekiwaniu jest analityka medyczna i pielęgniarstwo drugiego stopnia. Przygotowujemy się bardzo pilnie i skrupulatnie do złożenia wniosku o prawo, do prowadzenia kierunku prawo. Chcemy to złożyć w styczniu, najpóźniej w lutym. Takie jest oczekiwanie społeczne. Wymienia się prawo i kierunek lekarski jako kierunki prestiżowe. No więc, by zaspokoić potrzeby środowiska, otoczenia społecznego, wychodzimy tu naprzeciw, składamy wniosek. Musimy mieć kadrę. Kadra to podstawa, przynajmniej o statusie doktora, doktora habilitowanego. Mamy takiej kadry w dyscyplinie prawo ponad 20 osób, więc kadry już mamy. Pierwszą etatową, po części tutaj wykształconą u nas podczas pracy na uczelni. Zatem z tym nie będzie problemu. Mamy bibliotekę, mamy bazę. W tym roku musiałam zwiększyć liczbę naboru o 10 osób, bo były usilne prośby. Jeszcze grupkę przedłużyliśmy, zwiększyliśmy rekrutację. Przypomnę, w lipcu mury naszej uczelni opuściły pierwsze pielęgniarki, pierwsi pielęgniarze, ponad 40 osób, doskonale przygotowanych, wykształconych, wszyscy pracują. Zawód jest wychwytywany i dużo osób chciałoby spróbować. Druga sprawa, wydaje mi się, że to jest zawód przyszłościowy. Ja w ogóle zupełnie inne studia skończyłam i to będzie w sumie mój drugi kierunek. Nie wiem, chcę spróbować sił swoich. W dniu dzisiejszym pani rektor otrzyma odznakę honorową za zasługi dla województwa lubuskiego i myślę, że tutaj sprawa jest jakby wyjątkowo prosta. Zasługi pani rektor w tworzenie akademii, w rozwój tej akademii, która służy nie tylko dla Gorzowa, nie tylko dla północy, bo jest tu wielu studentów, bo kształcą się młodzi ludzie, zdobywają kwalifikacje, bo są niezbędni i potrzebni. Akademia się rozwija i jest mi bardzo miło, że będę mógł w imieniu Sejmiku wręczyć dzisiaj to zaszczytne wyróżnienie. W sobotę 7 października na Bulwarze Zachodnim od godziny 10.30 do godziny 18.00 odbędzie się wielkie motoświęto. Miłośnicy silnikowych jednośladów zapraszają mieszkańców miasta na zakończenie sezonu motocyklowego. Będzie wielka parada maszyn, konkursy i pokazy strefy 112. Wydarzenie będzie też okazją do wsparcia podopiecznego Fundacji Mam Marzenie. Wszyscy motocykliści od godziny 11 przyjadą do nas na Bulwar Zachodni. Tutaj w tym czasie będą wydawane darmowe opaski, które oczywiście upoważniają do fajnych nagród. Warunkiem tego jest po prostu wzięcie udziału w przejeździe, w paradzie. Tuż po paradzie będą wyłaniane nagrody, będą nagrody, super nagroda, którą jest rower elektryczny. Tym razem na pewno trafi do kogoś z motocyklistów, którzy do nas przyjadą. Jeśli chodzi o samą paradę, parada rusza o godzinie 14.00. Zabezpiecza nas Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji z Gorzowa. Jedziemy ulicami Most Staromiejski, ulica Grobli, Trasa Nadwarciańska, ulica Pomorska, Podmiejska, następnie ulica Walczaka, Górczyńska, Piłsudskiego. Z powrotem Walczaka, Jagiełły, Chrobrego i wjeżdżamy pod prąd na Bulwar Zachodni. I tutaj też po paradzie będą przygotowane różnego rodzaju atrakcje, bo będą z nami, będzie taka strefa 112, będą strażacy z OSP Osiedle Poznańskie, będzie symulator dachowania, będą dłuchańce dla dzieci, będzie ognisko przygotowane dla motocyklistów, będzie Fundacja Mam Marzenie w zielonym namiocie, gdzie też
będziemy kwestować na rzecz 15-letniego Tobiasza. Jesteśmy na bulwarze do godziny 18. A później ci, którzy będą chcieli dołączyć do naszego wieczornego afterparty, to zapraszamy od godziny 20 na Bulwar Sport Pub. To jest pierwsza nisza po stronie wschodniej bulwaru i tam bawimy się od godziny 20 i tam też będzie z nami fundacyjna puszka, więc jeśli ktoś nie zdąży w ciągu dnia, to zapraszamy już od godziny 20 na nasze moto afterparty. Już kolejny sezon będziemy zamykać razem tutaj z motocyklistami na Bulwarze Zachodnim. Tym razem zbieramy na Tobiasza, podopiecznego naszego oddziału. Tobiasz, jak wszyscy nasi podopieczni, cierpi na chorobę zagrażającą życiu. I marzeniem Tobiasza jest obejrzenie wyścigu Formuły 1, czyli jakby marzenie bardzo pasujące charakterem tutaj do tej imprezy. Chcielibyśmy, żeby to nie był tylko wejście na sam wyścig, obejrzenie, ale żeby to był weekend taki pełen emocji, żeby mógł doświadczyć wrażeń, które towarzyszą tej imprezie. Najprawdopodobniej będzie to wyjazd do Włoch na jeden z włoskich torów. Zapraszamy serdecznie do naszego zielonego namiotu. Oferujemy ciasto, oferujemy kiełbaski na gorąco, kawę, herbatę i też chwilę rozmowy, jeżeli ktoś miałby ochotę czegoś więcej o fundacji naszych podopiecznych się dowiedzieć. Jak co roku przypada nam ten zaszczyt pomocy motocyklistom i na otwarciu, i na zamknięciu. Myślę, że to będzie piękna sobota, piękna pogoda i bardzo wiele atrakcji, które zostało przygotowanych, będzie cieszyć naszych motocyklistów i mieszkańców Gorzowa. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy uczestniczyć, pomagać tutaj w tym naprawdę bardzo fajnym przedsięwzięciu. Rozpoczęcie, zakończenie sezonu motocyklowego to jest coś, co właśnie tutaj już padło nieraz. Lubią motocykliści, lubią parady, lubią przyjechać, pokazać się, wyciągnąć te swoje maszyny nowsze, starsze z garażu, pochwalić się nimi, przyjść, wymienić doświadczenia. W tej chwili jest bardzo dużo zgłoszeń. Tutaj dzięki wydarzeniu, które jest na Facebooku, na tą chwilę jest około 800 osób, które zadeklarowało się, że weźmie udział. Miejmy nadzieję, że to, co tutaj też było wspomniane, ten rekord padnie. Pogoda dopisze, więc w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich motocyklistów na zakończenie sezonu. Priorytetem dla nas jest propagowanie bezpiecznej jazdy i w ogóle bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Ta impreza wpisuje się tutaj dla nas idealnie. Strefa 112, o której wspomniał Jacek, mieliśmy taką strefę 2 września przy okazji organizacji finału Mistrzostw Polski Moto Gymkhany. Bardzo pozytywne opinie były na temat tej strefy, także kontynuujemy to dalej. Strażacy, ratownicy, policja, inspekcja transportu drogowego. Bardzo wiele rzeczy będzie można się dowiedzieć, spróbować, nauczyć się, jeżeli ktoś nigdy nie miał z tym wspólnego. Także serdecznie zapraszamy wszystkich. 7 października w Parku Róż odbędzie się szczególny podwieczorek. Gorzowskie Hospicjum Świętego Kamila zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 30-lecia placówki. Spotkanie ma być formą podziękowania mieszkańcom za lata współpracy i wsparcia. Hospicjum Świętego Kamila zaprasza wszystkich na podwieczorek w Parku Róż. Podwieczorek, czyli widzimy się po południu od godziny 15. Przewidziane są występy artystyczne, animacje dla dzieci, spektakl dla dzieci, kawa, pyszne ciasta, będzie dużo, dużo atrakcji, będzie dużo takich przyjemnych doznań. Serdecznie wszystkich gorzowian zapraszamy. Będzie mobilne stoisko profilaktyczne zapewnione przez Narodowy Fundusz Zdrowia i będziemy mieli też mamobus. Na badania mamograficzne kobiety będą mogły się rejestrować. Zostaliśmy wybrani dlatego, że każdy z nas już sprawdziliśmy to w zespołach obu, że każdy z nas już skończył 30 lat, więc możemy spokojnie wziąć udział w takim wydarzeniu z okazji 30-lecia. Tak to jest. Będzie miło, sympatycznie, będzie poetycko, będzie interaktywnie, bo jesteśmy stąd, a poza tym lubimy grać i śpiewać i chętnie to robimy dla wszystkich mieszkańców Gorzowa i nie tylko. Dwa zespoły,
Jarosław Pikuła śpiewa, piąta pora roku, koncert wahadłowy, też dla dzieci. Dla dzieci oczywiście, też będzie to Anioł Aniewska z Marcinem Ciężkim, tam będą prezentować swoje rzeczy przed nami, będziemy sadzić też te piękne kwiaty. Będzie to, wydaje nam się, że to taki fajna będzie atmosfera i uda nam się artystycznie udźwignąć te 30 lat. Nasz program, czyli koncert wahadłowy, gdzie wspólnie mamy okazję występować i grać, nosi tytuł Zakątek łagodnego brzmienia i myślę, że ta łagodność i to właśnie ciepłe brzmienie poezji śpiewanej, bo jakby oba zespoły wykonują utwory z kręgu poezji śpiewanej. Cezary z piątą porą roku to są ballady Coena, oczywiście w polskich przełożeniach, w polskiej wersji, natomiast po naszej stronie wahadła, po naszej stronie sceny pojawiają się tacy artyści jak Stare Dobre Małżeństwo, Marek Grechuta, trochę kompozycji własnych i myślę, że to wszystko też się właśnie wpisuje w ten klimat, czyli ta łagodność, poezja, akustyczne, ciepłe granie, Park Róż, Żonkile i 30 lat działalności hospicjum, także będzie nam bardzo miło, jak Państwo i z nami, i z pracownikami hospicjum postanowią spędzić to, myślę, że piękne, sobotnie popołudnie w październiku, pogoda się jeszcze utrzyma. Zamówiliśmy pogodę. Się jeszcze utrzyma, także myślę, że właśnie w takich przepięknych klimatach popularnie nazywanego Parku Róż spotkamy się wszyscy 7 października. O nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, wyzwaniach, taktykach rozwoju biznesu czy zagrożeniach ekologicznych będą dyskutować uczestnicy Kongresu Gospodarczego Lubuskie 2023. Odbędzie się w czwartek, 5 października w Zielonej Górze o godzinie 10 w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Zapraszamy wszystkich. Kongres jest otwarty, to już jest jutro. Warto, ponieważ będziemy rozmawiać na tematy, które przedsiębiorców bardzo interesują. My to przetestowaliśmy, odbyliśmy spotkania z przedsiębiorcami w każdym powiecie i wiemy, że oczekują przede wszystkim przewidywalności w prawie podatkowym. Polski Ład zaskakiwał przedsiębiorców wielokrotnie. Mają swoje też propozycje, swoje rozwiązania w zakresie szoku energetycznego, wysokiej inflacji, wysokich kosztów pracy i to wszystko właśnie, co jest związane z organizacją pracy, z organizacją firm mikro, małych, średnich, brakiem pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Postaramy się nie tylko rozmawiać, dyskutować, ale również znaleźć recepty, znaleźć rozwiązania. Janusz Lewandowski, europoseł, były komisarz, który odpowiadał za budżet Unii Europejskiej, przeprowadzi nas przez te meandry i trudne projekty, które możemy finansować w ramach funduszy europejskich również w Brukseli, także nie tylko w ramach środków regionalnego programu operacyjnego czy też programów krajowych. Są też potężne środki w programie, chociażby Horyzont, te, które możemy uzyskać w ramach Krajowego Planu Odbudowy, bo mam taką nadzieję, że już niedługo ten plan ruszy. Zaszczyci nas też swoją obecnością pani prezydent Lewiatana Organizacji Przedsiębiorców, pani Henryka Bochniarz, która jest z nami zaprzyjaźniona. Ona pochodzi z regionu lubuskiego, ze Świebodzina i chętnie do nas przyjeżdża. Będą znakomici paneliści, dziennikarze, którzy prowadzą rozmowy w świecie biznesu od wielu lat na różnych kongresach. Z pewnością będzie to bardzo ważne wydarzenie w regionie lubuskim. Już w najbliższą sobotę, 7 października, nasze koszykarki zmierzą się na własnej hali z drużyną z Bydgoszczy na inaugurację sezonu Orlen Basket Ligi Kobiet. Początek spotkania o godzinie 18 w hali Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Przedstawiamy efekty oficjalnej sesji zdjęciowej koszykarek Polska Strefa Inwestycji Enea-AJP Gorzów przed startem sezonu. Jak mówi kapitanka drużyny Anna Jakubiuk, atmosfera jest dobra. Jesteśmy zgrane z dziewczynami, wspieramy się na boisku i poza nim. Mamy młody, ambitny zespół z dużym potencjałem, a każda z nas nie może już się doczekać nadchodzącego sezonu. Liczymy na pełną gorzowską halę na naszym pierwszym meczu sezonu 2023-2024. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.